Czy da się przesunąć miasto? Okazuje się, że jeśli ktoś ma dobry powód i dużo pieniędzy, to jest to możliwe. Dzisiaj porozmawiamy o szwedzkim mieście Kiruna, którego około 1/3 zostanie do roku 2035 przeniesiona w zupełnie nowe miejsce. Już teraz można tam zobaczyć rozbiórkę starego centrum i pierwsze budynki w nowej lokalizacji. Ale w jakim celu przenosić dziesiątki, często całkiem nowych budynków i całą z nimi związaną infrastrukturę? Zapraszam na film. Kiruna położona jest w północnej Szwecji, 145 km za kołem podbiegunowym. Została założona w latach 90. XIX wieku jako osada górnicza. Klimat tu panujący jest bardzo surowy. Zimy są długie, śnieżne i bardzo chłodne. W grudniu przez 2 tygodnie tarcza słoneczna nawet na minutę nie pojawia się ponad linią horyzontu. Trwa noc polarna. Dziś, pomimo niekorzystnych warunków, mieszka tu około 20 tysięcy osób, z których znaczna część pracuje w największej na świecie podziemnej kopalni rudy żelaza, zlokalizowanej na południo-zachód od miasta. Żeby zrozumieć, dlaczego to miejsce jest tak ważne dla przemysłu wydobywczego całej Europy i jakie zmiany czekają Kirunę w przyszłości, musimy przyjrzeć się bliżej temu, co kryje się pod ziemią. Miasto położone jest pomiędzy dwiema górami, Kirunavaara i Luosavaara, w których już w XVII wieku odkryto magnetytowe złoża rudy żelaza. W tej okolicy skorupa ziemska zawiera tak dużo magnetytu, że powoduje to nawet lokalną anomalię magnetyczną. Na początku XX wieku rozpoczęto wydobycie metodą odkrywkową. Eksploatacja złoża pod górą Luosavaara nie była aż tak opłacalna, więc pracę porzucono w roku 1966. Pomimo częściowych prac rewitalizacyjnych, do dzisiejszego dnia skutki tamtych działań są wyraźnie widoczne. Jednak w przypadku góry Kirunavaara wydobycie magnetytu było znacznie bardziej opłacalne. W ciągu 65 lat dosłownie rozebrano około 300-metrową część góry, wydobywając z jej wnętrza cenną rudę. Jednak zasoby żelaza w tym miejscu nie wyczerpały się. Z czasem górnicy schodzili coraz niżej, aż w końcu wydobycie metodą odkrywkową stało się zbyt niebezpieczne i zmusiło pracowników kopalni do zejścia pod ziemię. Tak właśnie w latach 60. powstała podziemna część kopalni. Żyła magnetytu ciągnie się od powierzchni ziemi pasem o szerokości od 80 do 200 metrów, długości około 4 km i głębokości ponad 2 km. Aby móc ją eksploatować, w twardej ścianie stropowej wydrążono sieć szybów, tuneli i pomieszczeń do obsługi wydobycia. Następnie w samej rudzie magnetytu drąży się chodniki, w których w stropie umieszcza się serię ładunków wybuchowych. Do eksplozji dochodzi wyłącznie w nocy, kiedy pod ziemią znajduje się jak najmniej osób. Luźny materiał skalny transportowany jest przez ciężkie, zdalnie sterowane ładowarki do zsypów, a następnie wagonikami przewożony jest do kruszarek. Odpowiednio rozdrobniony trafia na powierzchnię, gdzie przechodzi kolejno kruszenie i sortowanie za pomocą magnesów oraz szereg procesów przygotowujących rudę do sprzedaży pod postacią pelletu. Przy jego produkcji zakład odzyskuje znaczną część energii cieplnej, która jest używana do ogrzania Kiruny. Tak przygotowany surowiec trafia specjalną linią kolejową do portu w norweskim mieście Narvik lub szwedzkim Luleå, skąd wypływa w dalszą drogę do odbiorców końcowych. Pojedynczy skład transportuje nawet 8600 ton żelaza, rozłożonych na 68 wagonów, ciągniętych przez dwie lokomotywy elektryczne o mocy 7200 koni mechanicznych każda. Kopalnia w Kirunie pokrywa aż 90% europejskiego zapotrzebowania na żelazo. Rocznie wydobywa się tu około 26 milionów ton rudy. Urobek dzienny wystarczyłby na wybudowanie wieży Eiffla. 6,5 raza. Jak myślicie, ile kilometrów dróg znajduje się w podziemnej części kopalni? Na chwilę obecną to około 500. Tak, 500 kilometrów wydrążonych i zabezpieczonych betonem dróg,
to tyle, co odległość z Kiruny do Chueleftio albo z Warszawy do Szczecina. Pomimo tak nowoczesnych technik wydobycia, część miasta musi się przenieść. Dlaczego? Okazuje się, że magnetytowa żyła nie jest położona pod kątem prostym do powierzchni Ziemi, ale około 50 do 60 stopni. Z im większej głębokości wydobywane jest żelazo, tym bardziej górnicy zbliżają się do mieszkalnej części miasta. Podczas wydobywania rudy części tzw. hanging wall, czyli skalnej ściany zawieszonej nad żyłą żelaza, zapadają się, powodując osuwanie się ziemi ponad wyrobiskiem. W tym obszarze dokładnie widać, gdzie ziemia już się zapadła. W ścianach budynków będących najbliżej były już widoczne pęknięcia. Jako że szwedzkie prawo zabrania prowadzenia jakichkolwiek prac górniczych bezpośrednio pod budynkami mieszkalnymi, już w 2004 roku zapadła decyzja. Część miasta trzeba będzie przenieść. Zarządzające kopalnią przedsiębiorstwo Elkab obliczyło, że zdecydowanie korzystniej będzie sfinansować przeprowadzkę, niż zaprzestać wydobycia. Prace prowadzone są w kilku etapach i mają zakończyć się w 2035 roku. Przesiedlonych zostanie ponad 6 tysięcy osób mieszkających w blisko 200 budynkach. Infrastruktura publiczna, 160 firm, 5 hoteli, szkoła, szpital, dom kultury, ratusz, a także drewniany zabytkowy kościół. Szacuje się, że cały projekt może finalnie kosztować nawet 35 miliardów koron szwedzkich, czyli około 3 miliardy euro. Kopalnia kupuje lokale od właścicieli, płacąc 125% ich rynkowej wartości. Oczywiście do wyliczenia tej stawki brane są pod uwagę inne miasta o podobnej wielkości, bo trudno teraz oszacować realną wartość nieruchomości w tej części Kiruny. Tak przedstawia się plan przeprowadzki poszczególnych dzielnic. Jak widać, część została już zrealizowana i tak oto powstało nowe centrum Kiruny, oddalone o około 3 km na wschód od pierwotnej lokalizacji. Część budynków jest wyburzana i budowana od nowa, ale na przykład zabytkowy kościół zostanie rozebrany i odtworzony w nowym miejscu przy użyciu tych samych materiałów. Skoro wiecie już co i dlaczego dzieje się w Kirunie, możecie być ciekawi co z przyszłością tego miasta. Co się stanie, kiedy na przykład złoże magnetytu się wyczerpie lub jego wydobycie przestanie być opłacalne. Jeszcze do niedawna zakładano, że żelaza wystarczy, aby prowadzić wydobycie do 2060 roku. Ale w 2023 okazało się, że Szwedom sprzyja podwójne szczęście. Nie dość, że kiruńskie złoże żelaza zawiera bardzo czystą, wysokoprocentową rudę magnetytu, dającą się łatwo oddzielić za pomocą magnesów, to w styczniu 2023 roku Elkab ogłosił odkrycie nowego, ogromnego złoża rudy żelaza, fosforu i metali ziem rzadkich, czyli grupy 17 pierwiastków, m.in. ceru, lantanu i neodymu, używanych do produkcji wszelkiej elektroniki, w tym akumulatorów, smartfonów, komputerów i silników elektrycznych. Złoże nazwane Pierre-Jeyer od nazwiska znanego szwedzkiego geologa mieści się około 5 km na północ-wschód od wejścia do kopalni. Już teraz pracownicy drążą pierwszy tunel prowadzący do nowo odkrytego miejsca. Znajduje się on na głębokości 700 metrów i ma być gotowy za 8 lat. Na dzień dzisiejszy badania geologiczne potwierdziły występowanie tam minimum 1,3 miliona ton metali ziem rzadkich, co stawia Pierre-Jeyer na pierwszym miejscu w Europie. Żadne inne ze zbadanych złóż nie jest tak duże. A to dopiero wstępne szacunki. Szwedzi zakładają, że w niezbadanej części może się ich znajdować znacznie więcej. Do tego dochodzi około 730 milionów ton wysokoprocentowej rudy żelaza. Te wyniki pokazują jasno, że to w tym miejscu jest przyszłość dla kopalni i szansa na umocnienie całej szwedzkiej gospodarki. Oczywiście rozpoczęcie eksploatacji tego złoża nie będzie proste. Elkab zakłada, że samo uzyskanie niezbędnych pozwoleń środowiskowych i zorganizowanie infrastruktury górniczej potrwa 10 do 15 lat. Plan zakłada prowadzenie wydobycia wyłącznie pod ziemią z wykorzystaniem zaplecza obecnej kopalni.
Zdalnie sterowane maszyny będą prowadzić wydobycie, a urobek będzie transportowany najpierw do starej części kopalni, a potem na powierzchnię ziemi przy użyciu już istniejących szybów. Takie rozwiązanie pozwoli zarówno zredukować koszty, jak i nie spowoduje tak dużych przekształceń na powierzchni ziemi. Niemniej jednak będzie tam prowadzona działalność wydobywcza, więc ziemia z pewnością się zapadnie, co dla lokalnego środowiska przyrodniczego będzie oznaczać problem. Poza oczywistym przekształceniem krajobrazu, zmiana ta dotknie samską wioskę, której mieszkańcy od setek lat hodują w tym miejscu renifery. Dodatkowo zarząd kopalni nie wyklucza konieczności przeniesienia kolejnych budynków w związku z eksploatacją nowego złoża. Istnieje teoretyczna możliwość wypełniania powstałych pod ziemią przestrzeni materiałem zastępczym i szwedzki koncern wydobywczy bierze to pod uwagę, aczkolwiek koszt takiego rozwiązania będzie bardzo wysoki, co w połączeniu z restrykcjami nałożonymi przez Unię Europejską może postawić znak zapytania nad opłacalnością całego przedsięwzięcia. I w tym miejscu warto zastanowić się nad tą inwestycją i nad jej możliwymi konsekwencjami. Z jednej strony w pełni zrozumiałe są obawy i protesty ekologów, bo to bardzo poważna ingerencja w środowisko przyrodnicze, niewątpliwie prowadząca do trwałych zmian w krajobrazie i lokalnym ekosystemie. Z drugiej strony aktualnie w Europie praktycznie nie wydobywa się metali ziem rzadkich, więc jesteśmy całkowicie zależni, głównie od Chin i Rosji. A przecież pierwiastki te odgrywają kluczową rolę w produkcji np. aut elektrycznych i hybrydowych, jak również turbin wiatrowych. Jeśli Europa chce widzieć swoją przyszłość w zielonych barwach, stawiając na rozwój energii odnawialnej, konieczny będzie kompromis pomiędzy ochroną środowiska przyrodniczego w Kirunie, a pozyskaniem surowców kluczowych do rozwoju technologii przyjaznych dla klimatu. Podobnie fosfor. Europa importuje aż 80% tego używanego do produkcji żywności pierwiastka. Moim zdaniem, zarówno ze strony Unii Europejskiej, jak i szwedzkiego rządu, prędzej czy później decyzje środowiskowe i pozwolenia na wydobycie w obszarze Pierre-Jerre zostaną wydane. Czy to dobrze? Myślę, że tak, pod warunkiem, że Szwedzi na poważnie podejdą do próby zminimalizowania negatywnego wpływu kopalni na środowisko, a także zadbają o to, żeby wydobyte pierwiastki faktycznie pomogły w upowszechnieniu urządzeń do produkcji i wykorzystania zielonej energii. Może się okazać, że przeprowadzka ludzi w Kirunie będzie niską ceną za uniezależnienie Europy od konieczności importu metali ziem rzadkich ze wschodu, a w konsekwencji za wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii. Jeśli ten odcinek Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Jest to mój pierwszy film i jeśli będzie zainteresowanie kolejnymi, to oczywiście będą się one pojawiać. Zapraszam również do dyskusji w komentarzach. Jeśli macie jakieś wnioski, pytania, przemyślenia, piszcie śmiało. A jeśli będziecie kiedyś w Kirunie, to dodam tylko, że kopalnię można odwiedzić. Na poziomie 540 metrów znajduje się specjalnie wydzielona przestrzeń, gdzie z przewodnikiem poznacie jeszcze więcej ciekawostek na temat kopalni i transformacji Kiruny. Aktualnie wstęp kosztuje 495 koron za osobę dorosłą, czyli około 190 zł. Dziękuję za obejrzenie filmu do końca i do następnego. Cześć!